Tam się słucham. Coś się sam zatkinął. No i dobra. Kamienie magnetyczne. Moi drodzy, znaleźliśmy stolnię N4. Wchodzimy na eksplorację N4. Wiem, nosy je w sobie. Podasz mi też tak pozytywnie. Go! Musimy sobie odwagać trochę, bo jest. Może nie będzie źle. Ja lubię takie wejście. Klaustrofobiczne. To jest dużo wejścia, ścigane. Świetnie, zadana. Dawaj plecak. Woderki będą. Wjeżdża w mur. Hello. Hello. Chodź. Ła, ale fajna. Duża komora, patrz, błyszczy się tutaj. Elegancko. Trochę się schłodzimy. Piękna stolnia, bardzo mi się podoba, Robertowi też się podoba, w ogóle nam się podoba. Tylko teraz musimy zrobić stop recording, bo będziemy przebierać się w woderki. Za chwilę. Wracamy. No i dobra, przebraliśmy się w woderki. I rozpoczynamy eksplorację szkolni N4. Fajnie wszystko tu okapuje się. Zwróćcie uwagę, błyszczy się. Prawdopodobnie była tu stolnia poszukiwawcza. Rudy uran. Woda czysta. Oj, oj, oj. Fajnie, ładna. Na wideo tego nie będzie widać, ale ogólnie rzecz biorąc to super to wygląda. O! Oznakowali. O, patrz tutaj. Rób są. Opa. No to już Rafał byłby przeszczęśliwy, pa. Kryształ. A to nie jest ten taki biały, co ja mam? Plac, co? To nie jest plac? Nie, to coś innego. No tu jakaś deska środkiem idzie. Nie wyglądało, ale nie jest tak źle. Ale powiem ci, że fajny szeroki tunel. Nie? No, szeroki tunel. Bardzo. No. Dopóki nie zmącimy. Ale fajnie. No. No, nie taki nie ma. No. Ta 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 ta. Mocno zmąciliśmy, mocno, to można było. Dokładnie, oj, tam jest przodek. No, do 70 metrów, bo to jest 4. O, blacha wydobywca. No. Nie wiem, to dziurawiona. Została. No też jakieś torowisko tutaj było, nie? Widać pod spodem. Ale ładna, ładna. Gnej się. Druga blacha wydobywcza. I tutaj mamy koniec. A teraz stąd. A fajnie ten, efej. Spada wodę, no, wiesz, się robi ten, nie? O, patrz, ale tu na dole granit pomieszany i tutaj jest trochę chyba gnejsowo jest już. Nie, to jest to w tym rejonie sam ten granit jest.
Po prostu najwięcej uranu, bo tam 0,3 na coś tam. No jest współczynnik. Mam uran w ręce. No. Dobra. Mamy przodek. Grubo. Chyba to zawsze. Widzisz, już się zwróciło. No ładna, bardzo ładna. Pisemka. Jak na małolocie. No z racji taki, że mały jest, to myślę, że jakieś 7. Ja tak 7 ładnie. Ale ładna, zobacz tutaj. Fajnie to wygląda wszystko. Podejrzewam, tej wody może trochę więcej było podał. Nie, to nie jest też ten. Bo to musiał być więcej wody, bo mówię, tak, że ona musiała być cała zarobić. Uram w ręce? Nie, to tam 0,3 jest na ten to człowieku. To zanim oni by to przetworzyli, żeby coś z tego zrobić, to, to tutaj to wie co? Musiałbyś wypić hektolitry tej wody tutaj. Żeby coś się stało, żeby był jakiś wiesz. No to podchodzę do filmu. Lekko skręca, nie? Tutaj jest widać. Jestem za kim. Bo może tak się ciągnęła ta żyła uranu. Nie, oni tutaj to. Oni tutaj poszukiwali żyły uranu. To jest sztolnia dlatego taka krótka, bo to jest sztolnia poszukiwawcza. Oni tutaj tak samo tam co na górze znaleźliśmy te dwie dziury, te zawalone sztolnie. Też były sztolniami poszukiwawczymi. Zobacz tutaj. Jaki grzyb się fajnie zrobił ten wiesz. Ten błyszczący. I to jest sztolnia poszukiwawcza, dlatego jest taka krótka. Wykopali tutaj bodajże chyba 70 metrów, poszli do przodu, nie? No i nie znaleźli żadnej żywej tego i dali sobie spokój, tak? A w kopalni węglach se kopią, nie? To mogą znaleźć złoto przez przypadek? To mogą, no zobacz, tu jeszcze ślady więcej widać. A to nic porównajmy, co widzieliśmy. No. Ale? To jest? Pozostałości może, bo ty... Jakie? No też. No w sumie ci nie ładunki wiesz, oni to rozbijali, nie? 20 metrów. Tutaj tak samo jest widać. Jak? Woda się rozbrała. Buźcie. Bili specjalnie, bo tabliczkę, tam leżały dalej też tabliczki. Oznakowali odległość, wiesz, mierzyli. A tutaj to wiesz co jest? No. Ruda żelaza czarne takie, pamiętasz? Gdzieś to się żelazo. To jest ruda żelaza to czarne. Tylko mało tej rudy, bo wchodziliśmy w miejsca, gdzie było jej dużo więcej, pamiętasz? Mhm. I tak dużo, na kilo wystarczy. To ładnie wygląda, przecież idziemy do końca. Już nie rób dzień, to jest zmocowane. Tyk. Zaskakująco mało kolorów. Są nasze buty. Tu się przebierzemy? Czy na zewnątrz? Tutaj. Tutaj, dobra. No i sztolnia N4 została zeksplorowana przez team Radka i Roberta. Nie świeć mi oczy. GoPro stop recording.